Cześć, witam Was w najnowszym odcinku zakupowym z Lidla. Będzie to nowy format, gdzie pokazuję szybkie, małe, drobne zakupy. Byłem ostatnio w Lidlu i na specjalnym stoisku właśnie ze sprzętem Parkside trafiłem na takie trzy spoko rzeczy. Były one przecenione, nie wszystkie, ale były. I postanowiłem, że zakupię. Czasami właśnie takie pierdółki można dostać. Dobra, może zacznijmy od tej metalowej tacki. W ogóle czy to ma swój jakiś model? Magnetic Tray, czyli magnetyczkę. Ta tacka 108 na 125 mm. No i na takiej tacce możemy odkładać śrubki, nakrętki, podkładki, wszystko to, co akurat demontujemy. Ten, kto demontował i zgubił nieraz śrubkę, na pewno coś takiego pokocha. Fajna rzecz, przydaje się. Śrubki nie latają, nie gubią się, a kosztowało to dosłownie groszy, gdzieś około 10 zł, z tego co pamiętam na tej przecenie. Żeby Wam jeszcze pokazać, jak to wygląda, no w ten sposób nie jest to za duże, ale na małe śrubki, wkręty, jakieś takie rzeczy absolutnie starczy. Tu jest na dole właśnie ten magnesik. I takie zakupy właśnie czasami w Lidlu mi się udaje zrobić. Gdzieś przy okazji, jak kupuję spożywkę, no to zahaczam o te stoiska Lidla, szukam takich przeceń. Druga rzecz, fajna sprawa, jeśli chodzi o spawanie i też magnes. Przymiar, pomocnik spawacza, jak zwał, tak zwał. Jest to właśnie taki kątownik 190 na 122 na 24 mm. Taki przymiar magnetyczny. Zaraz go otworzymy. Ładne opakowanie w ogóle, fajnie skrojone. Tak wygląda. Kawał solidnego przymiaru. No i tu możemy działać w trzech kątach. 90, 45, 135. Mamy ładnie rozrysowane, w jaki sposób wtedy to ustawić ustrojstwo. Tu jest wszędzie dookoła magnes. Działa rewelacyjnie. Trzyma nam spawane fragmenty. Nie uciekają. No i jesteśmy pewni, że mamy ten odpowiedni kąt ustawiony. Czegoś takiego właśnie mi brakowało. Ja akurat za to dałem około 20 zł, 19,90, coś takiego, jeśli dobrze pamiętam. Były też inne wzory, inne modele. Mniejsze, w dwóch sztukach w opakowaniu i takie kwadratowe z łącznikiem. No ale stwierdziłem, że biorę ten. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzał i sprawdza się bardzo dobrze. Zaczyna delikatnie wiać. Nie wiem, czy to słyszycie. Ja akurat dzisiaj nagrywam w warunkach terenowych. Na takiej małej hałdzie drewna. Więc jeśli są jakieś zakłócenia przez wiatr, to Was przepraszam. Dobra, co my jeszcze tutaj mamy? Co nam zostało? No, został nam jeszcze Parkside Performance. Ja w ogóle byłem w szoku, że Parkside Performance daje i sygnuje takie rzeczy. To są w ogóle tarcze do szlifowania, do cięcia. Tylko tu się najpierw do nich muszę dobrać, bo to jest wszystko zalepione. Albo jak to mówi Romek, zaklinacz byków, to się zaprasowało. Dobra, udało się otworzyć. Mi ten zestaw spodobał się z jednego prostego powodu. Z powodu właśnie tego opakowania. Fajna sprawa, bo często i gęsto wszystkie tarcze, które mam do cięcia, gdzieś mi się walają. A tutaj w ładnym, gustownym opakowaniu, jeszcze Parkside Performance, mamy wszystko w jednym miejscu. 12 sztuk tych. Zobaczymy, jak z jakością, bo jeszcze tam nie ciąłem. Czy to jest jakaś różnica od takich najtańszych? Około 20 zł to kosztowało, więc praktycznie prawie 2 zł za sztukę mnie to wyniosło, może trochę mniej. No i 12 sztuk takich tarcz. Samo opakowanie myślę, że też jest trochę warte. Będzie to ładnie wszystko się prezentowało i trzymało w domowym warsztacie podczas przenoszenia gdzieś na przykład. No i to na dzisiaj by było tyle. Takie małe zakupy. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście więcej tego typu formatu, gdzie pokazuję, co ostatnio kupiłem. Nie tyle elektronarzędzia, ale właśnie takie mniejsze pierdółki. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, aby być na bieżąco. Zostawcie łapkę w górę i komentujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.